Hej, siemaneczko, jestem Abra. Moi drodzy, dzisiaj zbudujemy sobie coś, czego jeszcze w historii całych milionowic przez nasze ostatnie 3-4 lata nie było. A mianowicie zbudujemy pierwszy aquapark. Czy ty się cieszysz, że będziesz robiła hype na jakimś maciochu, który będzie tu cały czas siedział? Tak, bo ja strasznie lubię baseny w Minecraftie. Tutaj, słuchajcie, mamy idealne warunki do tego, aby zrobić aquapark. Spójrzcie na to, mogłyby być rury, zjeżdżalnie, jacuzzi. Rury? A czego to byśmy zrobili? Kwadratowe rury? No właśnie, ja mam taki plan, dlatego że, słuchajcie, przygotowałem tutaj między innymi mi właśnie chociażby rzeczy do jacuzzi, czyli soul sand. Wiadomo, że soul sand w wodzie robi bąbelki. Mamy kraty, żeby wszystko ogrodzić. Mamy tutaj na przykład, słuchajcie, takie bloki z kwarcu, które wyglądają jak płytki na basenie. No przecież to dokładnie wygląda jak na basenie. Mamy białe szkło, a tutaj, słuchajcie, mamy drewno oraz właśnie beton. Zarówno niebieski, biały i czerwony, żeby móc z niego zrobić na przykład góry. A powiedz mi, a będziemy robić różne... saunę? Myślę, że tak. Myślę, że sauna mogłaby tutaj być. Spójrzcie spoko, na to, że dzięki temu, że jesteśmy na górze, cały basen będzie wyglądał naprawdę epicko. Ja jeszcze ze sobą zabrałem, słuchajcie, troszeczkę TNT, abyśmy mogli tutaj zrobić po prostu delikatnie więcej przestrzeni. O nie, więc teraz musisz się odsunąć. Tak, bo po prostu po co to skopywać? Po co to skopywać? Myślę, że lepiej będzie tutaj właśnie dać TNT i to nam po prostu zrobi troszeczkę tutaj przestrzeni. Patrz jak równo! No tak, no bo to właśnie to jest właśnie TNT i to jest mega, mega kozackie. Gdyby ktoś się z was zapytał, czy my mieliśmy wcześniej w sumie aquapark w historii, to pamiętam, że, słuchajcie, Maciuch coś takiego jakby niby miał, ale tak naprawdę, słuchajcie, to nie doszło do końca do skutków, przynajmniej tak mi się wydaje. A tutaj właśnie robimy sobie, słuchajcie, już taki aquapark z prawdziwego zdarzenia, więc mam nadzieję, że jeżeli Maciuch podłapie ten motyw, to będzie chciał się tutaj do nas dołączyć i go też rozbudowywać. Dobra, widzisz, tutaj nawet taka jakby jama z tego wyszła, całkiem myślę spoko. Myślę, że to też nam zajmie. Ej, ale tu zrobimy jacuzzi, bo patrz jak fajnie zrobiło się. No to możesz zrobić tutaj akurat jacuzzi, to już tam wedle, że tak powiem, dobra, uznania, a ja myślę, że zacząłbym chyba od zrobienia takiego głównego basenu sportowego do pływania, co myślisz? No bo na każdym basenie przede wszystkim jest basen do pływania, tak? Taki duży. No tak, tak. No, no nie? Więc myślę, że od niego warto by było tutaj zacząć, ale tutaj mamy strasznie fajne miejsce na albo właśnie zjeżdżalnię, albo na taki basen ciepły, z ładnym będzie widokiem i tak dalej. Więc raczej basen sportowy zrobiłbym z boku. Co? Chciałam zrobić jakąś recepcję tutaj, w tej wnęce? Nie, 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 najpierw zrobiłbym baseny. Najpierw bym zrobił baseny, no dopiero potem bym się zajął innymi rzeczami. Czyli całą podłogę robimy kwarcem, tak? Nie no, tutaj to myślę, że będzie basen. Tutaj to autentycznie będzie normalnie basen. Zresztą, wiesz co, może nie, ja zacznę od tego basenu, tak. Ja zacznę od tego basenu. No ja wokół jacuzzi tu zrobię strefę taką, wydzielę dobra, sobie, ja w takim razie zacznę od tego basenu i słuchajcie, teraz tak. Wezmę sobie, słuchajcie, tutaj dwa staki tych bloków kwarcowych. Wezmę sobie także dwa staki bloków tych właśnie, nazwijmy to, no konkretnie to jest beton, no nie? I teraz tak, jeżeli my chcielibyśmy zrobić tutaj fajny basenik, który będzie z niezłym widoczkiem, to musielibyśmy tutaj po prostu to, słuchajcie, obtoczyć i zaraz wrzucić jeszcze tutaj szkło. Więc ja całość tego, słuchajcie, tutaj postaram się ładnie, pięknie skopać. Jacuzzi żeby nie to ma było... być jakieś duże? Nie, myślę, że nie. Albo 3x3, albo 4x4. Mogę ci dać jedzonko, nie mam jakoś za dużo, ale w sumie mogę dać. I teraz tak, raczej tutaj po tym chodzić, słuchajcie, nie będziemy, więc użyję tutaj właśnie tego, słuchajcie, jakby betonu, a nie kwarcu. Ja bym zrobił kwarc tam, gdzie będzie człowiek chodził, że to są niby takie płytki antypoślizgowe. Kumasz, no nie? Wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko pomysł. I teraz tak, tutaj byśmy sobie doprowadzili to aż dotąd, tutaj byśmy sobie to doprowadzili aż dotąd. No tak, dotąd. Ale ja na przykład też robię wokół jacuzzi ten kwarc, wiesz o co chodzi. No tak, ale przy jacuzzi się chodzi, więc wydaje mi się, okay, że to jest akurat całkiem spoko pomysł. Teraz następnie musielibyśmy, słuchajcie, skopać sobie to. Okej, okay, jakby wiecie, to jest basen, który teraz buduję, taki widokowy. Na zasadzie, że jest ciepła woda, są zarówno dzieci, jak i dorośli, wszyscy mają tutaj fan, więc to nie może być zbyt głęboki basen. Wydaje mi się, że dwie kratki głębokości. Dobra, to jest absolutny maks. Jaki byśmy tutaj zrobili? Też widzę, że tutaj gdzieniegdzie, słuchajcie, wbija nam się... A ściany? Z czegoś ściany z białego betonu? Myślę, że ściany z białego betonu, tak jak jest na basenach, no nie? Znaczy, mogą być też jakieś wzorki i tak dalej, potem zrobimy wzorki, no nie? Ale wydaje mi się, że na start bym zrobił po prostu z białego betonu. Dobra, słuchajcie, w międzyczasie ogarnąłem sobie jeszcze tutaj białe szkło. Wydaje mi się, że białe szkło się tutaj przyda, więc ja sobie spróbuję na razie pocisnąć tutaj betonem, bo myślę, że właśnie gdzieś takiej wielkości będzie tutaj ten oto nasz wspaniały basen. I weźmiemy sobie właśnie szkło, aby oddzielić strefę jacuzzi od strefy, słuchajcie, tutaj tej basenowej. Takie ala schodki i tu jakieś powstawiamy takie. Dobra, może tak być. Myślę, że jak najbardziej mogłoby tutaj tak być. Teraz tak, słuchajcie, tutaj w tym oto miejscu też damy oczywiście szyby. I pytanie, czy damy bardziej
bardziej szyby takie blokowe, czy bardziej byśmy dali takie, wiecie, płaskie. Ja myślę, że bardziej tutaj by mi pasowały bloki, żebym dał po prostu tutaj bloki, więc tak, sprawdźmy, bloki, będzie spoko. Sprawdźmy, jakby to, słuchajcie, tutaj wyglądało z tą właśnie o tą mleczną szybą. Moim zdaniem będzie naprawdę tego całkiem ładnie. Tego dirta tutaj muszę skopać, nie? Bo tu będzie tak, jakieś zadaszone, nie, tutaj czy robimy właśnie ze szkła? Ja myślę, że zadaszymy to jakoś. Jeszcze nie wiem czym, ale myślę, że jakoś to zadaszymy, więc dobrze byłoby właśnie tutaj o to zadbać. Tutaj też trzeba będzie dać normalnie betonik. Tutaj wywalimy też całe te dirty i też oczywiście sobie ładnie, dobra, pięknie szlimy. Moi drodzy, ja wam tylko szybko przypomnę o tym, żebyście subskrybowali kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to kliknijcie ten czerwony guziczek na dole. Jakąś tam łapeczkę możecie też zostawić i będzie zawsze całkiem spoko. I teraz tak, tutaj słuchajcie, też wydzieliłbym delikatną taką strefę. Kurczę, ciężko mi to nawet nazwać, ale może bardziej leżakową, może bardziej strefę chillu. Ej, a jak nie wiem, coś taką ala sztuczną plażę? Możesz. Możesz, dla mnie spoko, dla mnie całkiem git. Dobra, tutaj patrzcie, byśmy zrobili coś takiego, czy na przykład barek mógłby tutaj być, albo właśnie przejście do strefy sportowej. Barek byłby ciężko, spoko, no. Słuchajcie, jeszcze mi w tym momencie określić, ale na pewno zaraz jakoś to zrobimy. Ja, tak czy inaczej, muszę zabrać się za to, aby, słuchajcie, a w sumie, ej, tutaj zrobimy tak, że w jednych miejscach będzie troszeczkę głębszy basen, a w niektórych będzie troszeczkę płytszy, że on będzie jakby się zgłębiał do środka, więc muszę tak czy inaczej wykopać, słuchajcie, ten poziom w tym miejscu, żeby nie było. Dobra, ja tu zabudowałam jedną ścianę, już zrobiłam. No dobra, ja teraz myślę, że już zrobię tutaj podłogę w basenie. I teraz tak, zastanawiając się, jaka mogłaby być podłoga w basenie, pomyślałem sobie o tym, że dałbym chyba niebieską. Fajnie by mogła tutaj wyglądać, słuchajcie, taka niebieska podłoga i zaraz też zrobimy rury. A jeszcze widziałam czerwone bloki, co jeszcze zrobić z tych czerwonych? Rury myślałem, że zrobimy z czerwonych rury bloków. No, myślę, że to mogłoby być całkiem, całkiem ładne. Dobra, tak czy inaczej, teraz słuchajcie, tutaj właśnie poustawiamy tą niebieską, niebieski beton. Dobra, okej, okay, ciach, ciach, ciach. Będzie on spoczko wyglądał. On na pewno będzie tutaj całkiem git wyglądał. No i musi się oczywiście niesymetrycznie, słuchajcie, tutaj zagłębiać, więc czekajcie. Strasznie dużo kopania jest przy takich budowlach, nie? Znaczy, ogólnie nie byłoby, ale robimy to w, jakby wiesz, górze, no, wie, no nie? W górze, no wie. Tak, więc tutaj na pewno to troszeczkę dodaje. Dobra, tutaj byśmy zrobili tak i tam będzie jeszcze głębiej, czyli tutaj byśmy zrobili tak, dobra, okej, okay. I stąd już jest jeszcze głębiej. No to będzie, myślę, teraz całkiem git. Tutaj też trzeba oczywiście to podmienić. Masz gdzieś na... jeszcze ten blok biały, bo jego może nie starczyć tutaj. Ten biały, ja mam przy sobie go trochę, w razie co. A co, potrzebujesz go teraz? Tak. Coś, dobra. Ja pójdę sobie, bo tam jeszcze jest jeden stack i tak dalej. Ale wiesz co, akurat nie, no beton to my mamy strasznie go dużo. Na Milionowicach normalnie chłopaki go używają do wszystkiego, dobra. Na przykład Maciek do Maciek Tower, więc go akurat raczej tutaj nie powinno zabraknąć. Ja o to się nie martw. Dobra, teraz tak, weźmiemy sobie tej łopatę i sobie oczywiście tutaj wszystko to skopiemy. A wam, moi drodzy, przypominam jeszcze o sklepie www.abra.ity. Przypominam także, że słuchajcie, teraz do każdego zamówienia, czy do koszulki, czy do kubka, czy dokolwiek, czegokolwiek innego dokładamy naklejeczkę Abra i Juli Team gratis, ale tylko do wyczerpania zapasów. Warto się pospieszyć, bo po prostu ich jest ograniczona ilość. Więc wpadajcie i zamawiajcie www.abra.ity. Pierwszy link w opisie. No bo zaraz, tak jak mówię, może ich nie być, a potem będzie przypał, że ej, ktoś zdążył, a ktoś nie zdążył. Dobra, weźmiemy sobie teraz tak. Nie, tym nie. Raczej zrobimy tak, sobie tym tutaj niebieskim. Ten niebieski całkiem spoko. I to ma być jakieś super wysokie? Nie. Nie, myślę, że nie. Myślę, że w ogóle to jacuzzi całkiem spoko tutaj wygląda. Ale ja tak czy inaczej muszę jeszcze to wymienić właśnie na niebieskie. I wtedy woda z tą niebieską właśnie... Kurczę, cały czas chcę mówić, że glina, ale z tym niebieskim betonem będzie na pewno całkiem fajnie tutaj wyglądało. Które po bloki? Czy są, żeś sobie zabrał tak? Nie, no ja zabrałem sobie więcej tych bloków, wiesz? Od razu. A właśnie z tym dirtem podbudowuję to. Znaczy możesz, bo potem tego dirta po prostu rozwalimy i też myślę, że będzie całkiem spoko. Spoczko. Dobra, ja tutaj też jeszcze zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak. Ej, kurczę, myślę, że ten basen naprawdę może wyglądać fajniej. Patrz. Ja też włożę do jednej skrzynki, bo mam strasznie dużo betonu. No do, ale skąd masz betonu? Aha, stona masz. Okej, okay, myślałem, że betonu. Stona w sensie. Dobra, ej, chyba całkiem git. Spoko, tak, tak. Jak będzie taki nierówny, to będzie fajnie wyglądać. Tutaj byśmy dali tak, tutaj może. Ej, tu jest gąbka, będzie w jacuzzi, tak? Czy ja mam w takim razie to zbudować jeszcze niżej? Jak w sensie gąbka? To soul sand będzie. Musisz no, to wykopać i dać ten brązowy. Tam był taki brązowy bloczek. Ej, spoko jest ten basenik. Ja w takim razie pójdę po wiaderka z wodą. My tam mamy nieskończone źródełko, tam więc było, bo, no, akurat dobra, całkiem spoczko. Brązowy. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie były wiaderka? Tutaj były wiaderka. Dobra, są wiaderka. I tutaj zrobiłem specjalnie właśnie nieskończone źródełko wody. Spróbuję od razu to zalać. Myślę, że to piasek będzie naprawdę dusz. Fajnie wyglądało. No soul sand, no piasek dusz, tam już jeden pies. Dobra, dobra, czyli teraz tak. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tutaj siał.
Dobra, tutaj siup. Okej, tutaj też wylewamy oczywiście. Czuję się troszeczkę jak podczas robienia oceanu. Ci starsi widzowie, którzy są tutaj z nami od ponad pół roku, wiedzą, jak wygląda nasz ocean. I Julii jeszcze nigdy nie widziała naszego oceanu. Kumacie, to jest mega mocne. Ty jeszcze nigdy nie... A to jest właśnie ten sztuczny ocean, co mówiłeś? Tak. I nigdy go jeszcze sztuczny nie widziałaś ocean. I nie widziałaś naszych wysp. To jest bardzo ciekawe. Trzeba by było ci w przyszłości pokazać, no bo to aż trochę dziwne. No ale dobra, ja tak czy inaczej robię tutaj nam dalej oczywiście ten basenik. Dobra, tutaj trzeba by było powyrównywać te poziomy. Dobra, one się już tutaj wyrównują. No i właśnie tak robiliśmy ocean. W ten oto sposób, pamiętacie na pewno doskonale, że tutaj było tak, okej, ciach i tu nam się wszystko ładnie, pięknie wyrównywało. Dobra. Jak ty żeś to wyrównał? No właśnie, rzecz w tym, że ta fizyka w Minecrafcie tak sprawia, że samo się wyrównuje. Ej, fajne to jest, no nie? No u mnie się nie wyrównuje nic. Powiedz, że jest całkiem git. Ja myślę, że jest naprawdę jest całkiem ładnie. Git. Dobra, tutaj trzeba by było, słuchajcie, skopać jeszcze to. Normalnie, ewidentnie to jest do skopania, to jest do wywalenia tutaj i trzeba będzie tutaj wpakować jeszcze normalnie ściankę, więc mi się nie wyrównuje. Dalibyśmy, czekajcie, tutaj ciach, tutaj dalej. Przechodzę. Tutaj dalibyśmy ciach. Dobra, myślę, że jest całkiem spoko. Oczywiście zaraz te gra z dirty, po zaraz... Aha, tutaj, czekajcie. Kończone źródełko wody. A jakże się zrobi to źródełko wody? No to tak jest w Minecrafcie, że ono się zawsze będzie uzupełniać, jak dasz w taki sposób. Dobra, tutaj damy, patrzcie, tak, okej, dobra, naprawiłem, spoczko. Ej, fajny jest ten basen. Tutaj, co ci nie działa? Ja nie wiem, jak twoja fizyka działa, ale moja nie działa tak, ja jak nie działa. Ja nie wierzę, gościu. Dobra, patrz to. I teraz stąd możesz już wziąć tutaj i teraz ci się wyrównuje. Okej. Okay. Dobra, jest jacuzzi. To jest mamy jacuzzi. Myślę, w ogóle jacuzzi, spoko. Zobacz, wygląda tak, jakbyś skakał na... No mniej więcej tak, więcej o to chodzi, że cię tutaj na to podłodze. Wypycha. Dobra, ja tutaj zrobię w takim razie ja szybę. Pytanie, dach z czego robimy? Ja myślę, że nie zrobimy szklane. Ale nie? Na basenach nie są chyba szklane dachy. A ja bym chciał... są takie półszklane właśnie. No właśnie, są półszklane, a ja bym chciał, żeby to, wiesz co, choć trochę realnie wyglądało. Można by drewniany też dodać troszeczkę, wiesz co, ja wezmę o, tutaj... O, okej, jakieś... takie jasne drewno, to świerkowe zwykłe. Nie, to nie jest świerkowe, to wtedy jest dębowe, a właśnie wziąłem to dębowe, więc myślę, że moglibyśmy faktycznie go tutaj troszeczkę użyć i spróbować zrobić. No kurczę, nie wiem, czy mi tutaj wyjdzie moja wizja, ale się postaram. Ja bym to spróbował zrobić w taki sposób, że... Oj, to będzie trudne, to będzie tu trudne. Tu położę płytki i tutaj też wydzielę taką strefę na bar, co? Przy jacuzzi. Dobra, możesz tak zrobić, myślę, że możesz tak zrobić. A ja spróbuję zrobić tutaj właśnie takie pasy, czyli teraz tak, tutaj byłby kolejny i tutaj byłby kolejny. Ej, strzela do mnie! Kurczę, dobra, jest noc, nie, musimy, słuchajcie, pójść się przespać. Okej, i w ten sposób, słuchajcie, wyglądałby dach. Oczywiście zaraz tam go przerobię, no nie, spokojna głowa, ale mniej więcej wiecie, co ja mam tutaj na myśli. Czyli tak, tu są dwa, tu są dwa. Ej, jesteś do góry? Czyli tutaj, no nie, no póki co robię. Tutaj jesteś. Pójdą właśnie dwa, dobra, czyli teraz tak, tutaj jest szkło postawione w ten sposób, myślę, że to mogłoby się zaczynać tutaj jakąś półpłytką kwarcową. Ej, patrz, jak to rozkminiłam. To, nie mogę teraz, nie mogę, muszę to ogarnąć. Dobra, czyli czekajcie, teraz tak, tutaj, kurczę, to będzie ciężkie do zrobienia, to w takim razie mogłoby się jednak zaczynać tak. Tutaj byśmy wywalili tutaj byśmy wywalili to, byśmy wywalili także tutaj to. Kurde, ej, ciężko jakby to idzie, ale myślę, że damy radę. Ej, spoko, tutaj w środku wygląda spoko, oczywiście jest pusto, zaraz trzeba będzie zrobić schodki i tak dalej, ale myślę, że będzie całkiem git. I teraz tak, byśmy, czekajcie, wywalili to, byśmy wywalili to. Ja natomiast... robię tutaj, z drewna zrobię ten barek, co? No możesz zrobić, natomiast tutaj wywalimy tak, dobra, i teraz są tak, tutaj są cztery. Dobra, ja oczywiście to, słuchajcie, też zaraz okoruję. To nie może wyglądać tak. To będzie na pewno, słuchajcie, okorowane i wtedy będzie wyglądało znacznie koruje lepiej. Koruje się lewym, nie? Prawym się koruje. Prawym. Dobra, tutaj lewym zrobimy tak, tutaj zrobimy tak, okej. Okay. Boję się, że może nie wystarczyć tutaj drewna, ale póki co jakoś tam w miarę jeszcze to. Dobra, ja tu postawię idzie. Tabliczkę, że to jest drewno, póki jeszcze nie mamy... Ach, drewno, Boże, że to jest barek, póki nie mam żadnych jeszcze tutaj, wiesz, dosłowników ani nic. Tutaj zrobimy tak, zobaczymy właśnie za sekundę, jak to będzie wyglądało z okorowanym drewnem z zewnątrz i oczywiście trzeba będzie zrobić tak, aby to wszystko się trzymało, wiecie, kupy tam gdzieś na ścianie, tak? Żeby, wiecie, żeby to nie było tak, że to sobie lewituje w powietrzu i wygląda dennie. Czekaj, ej, ty wzięłaś całe drewno wziąłeś, prawda? Tak, ale mogę ci oddać, idę tam do ciebie. To czekaj, to w takim patrz, razie jakie mam schody. Ja bym sobie zrobił teraz tak, że tutaj stąd, teraz stąd i teraz tutaj ciach, dobra. I tutaj pyk, 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 też? Pyk, pyk. Tak, se, potrzebuję drewna teraz, no. Daj, jak masz, to po prostu daj tutaj. Okej, okay, dobra, spoko. No, ile tutaj go masz?
Dobra, może być. Myślę, że tutaj może wystarczyć. Dam ci wszystko, bo już nie potrzebuję. O ja! Dobra, Boże. I teraz tak, i byśmy pocisnęli sobie właśnie, patrzcie, to w ten sposób. Tutaj ciach, 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 ciach. Dobra, myślę, że będzie git. Myślę, że naprawdę, słuchajcie, jak dokończymy ten daszek, to będzie naprawdę bardzo, bardzo cacy. Mi się kojarzy, słuchajcie, ten dach z dachem na takiej pływalni, na którą chodziłem z Maciochem, jak byłem bardzo, bardzo mały. Wygląda spoko tutaj ogólnie. To nie jakieś duże, ale wygląda fajnie. To właśnie, słuchajcie, tam był podobny dach, chociaż w sumie na wielu pływalniach jest taki dach, jakby w tym stylu, więc całkiem spoko, myślę, to będzie wyglądało. I teraz tak, tutaj kolejna kłoda musi pójść stąd, czyli skoro idzie tak, to zrobimy sobie właśnie teraz ciach. Dobra, słuchajcie, dach póki co wygląda w ten sposób, wydaje mi się, że będzie całkiem spoko. Dalibyśmy tutaj właśnie szybę, słuchajcie, do środka, tylko powiedz mi od dołu, jak to wygląda, czy lepiej, żebyśmy dali szybę w ten sposób, patrz, czy lepiej, żebyśmy dali szybę w jakby ten sposób, że to jest bardziej wypukłe. Ja myślę, że to wypukłe. Nie, no na pewno to wypukłe. Tak, wypukłe, zdecydowanie. Na pewno to wypukłe. Tak. Będzie dużo lepiej i nie wiem, czy nam wystarczy szkła, ale no w najgorszym wypadku zaraz tam skoczymy sobie znowu do milionowic po szkło. Albo w ogóle można by wziąć piasek i zaraz przetopić. Też myślę, że będzie całkiem spoko. Dobra, tutaj musimy to na pewno uzupełnić w takim razie. Ty tam rób jakieś, nie wiem, rzeczy po prostu, wiesz. Ja ci pomogę to dokończyć. A wiesz w ogóle, jak to dokończyć? No daj szkło, no wiem, do góry po prostu trzeba stawiać. No dobra, ale wiesz, żeby się nie pomylić, że tutaj musi cały czas być zawsze nad tym, no nie? No ja wiem. Dobra, to patrz, tutaj ciach, tutaj ciach, tutaj ciach. Dobra, w ten sposób. Okej, to masz w takim razie tutaj szkło. I tutaj szkło, i tutaj też masz w sumie szkło. A ja bym bardzo chciał zobaczyć, jak wygląda w ogóle z zewnątrz właśnie ten jakby daszek. Czy on wygląda całkiem spoko, czy może tak niekoniecznie, więc może wlećmy sobie, słuchajcie, tutaj o ciach. Ej, w ogóle ten basen jest duży dość, duży z zewnątrz, znaczy on oczywiście nawet nie jest skończony ani nic, ale ten daszek będzie wyglądał spoko, znaczy teraz jeszcze nie wygląda spoko, bo nie ma tego szkła, ale będzie wyglądał nieźle. Ale będzie wyglądał spoko, jak się to szkło teraz tak, robi, myślę, że będzie... Fajnie. I fajnie, że to szkło nie jest całe przezroczyste, tylko jest właśnie mleczne, bo przezroczyste się za bardzo zlewało. Myślę, że będzie wyglądał naprawdę tutaj nieźle. Dobra, słuchajcie, Julii musiała iść do pracy, więc niestety ja zostałem teraz na tym polu bitwy sam, ale spokojnie, nie będziemy, słuchajcie, tutaj narzekać. Chciałbym jeszcze w tym odcinku zrobić rurę, więc najpierw dokończmy sobie dach. Znaczy, dokończyć to za dużo powiedziane, bo on jeszcze z tej strony nie będzie dokończony, ale to dlatego, że prawdopodobnie cała budowla będzie szła jeszcze w tamtą stronę. Ja mówię, ten aquapark to nie jest projekt, który jakby, no, chcemy skończyć w przeciągu jednego odcinka i zostawić my właśnie w drugą stronę. Byśmy chcieli to potraktować bardziej serio i zrobić coś naprawdę mega, mega kozackiego. Być może z pomocą Agentixa, właśnie Elviso i tak dalej, więc po prostu będziemy potrzebować tutaj więcej czasu, no nie? A przynajmniej więcej rąk do pracy. Dobra, ten daszek będzie wyglądał spoko. Sami zresztą widzieliście, że jak tam jeszcze dojdzie jakaś rura czy coś, to już naprawdę myślę, że będzie całkiem spoko. Więc tutaj dajmy właśnie w ten sposób. Tutaj dajmy właśnie w ten sposób. Dobra, nie wystarczy nam szkła, słuchajcie. Mam tutaj, aha, mam tylko 33. Nie, no to kurczę, trochę mało. No dobra, ale po prostu, słuchajcie, robimy. No jak nie wystarczy, to już tam parę bloków zostawimy nawet cobblestone'em, żebyśmy wiedzieli, że to potem jest do poprawy. Już nie będę w tym momencie leciał, słuchajcie, do milionowic, tylko po to, aby to jeszcze sobie ogarnąć, bo po prostu chciałem zrobić właśnie tą rurę. No i oczywiście, wiadomo, tutaj zostaje jeszcze trylion kwestii detalowych, tak? No, że wiecie, my nie mamy tutaj detali żadnych, ani nic w środku, no dopiero co zrobiliśmy basen, ale tutaj miały być jeszcze przedleżaczki, tam będzie przecież basen sportowy w środku, no jest dużo rzeczy do zrobienia. O, tu w ogóle nie ma przejścia, patrzcie. Chyba, żebyśmy w ogóle tutaj zrobili przejście, że da się tylko tędy przejść, to by było ciekawe, ale raczej nie, raczej, słuchajcie, tutaj powinno być normalne, sensowne wyjście, więc w takim razie musimy to rozwalić. Weźmiemy sobie właśnie teraz tutaj ciach. Zrobimy sobie tutaj teraz ciach i po prostu do jacuzzi też możesz przejść sobie tędy, normalnie tą stroną, bo z jakiego powodu w sumie by nie. Tak czy inaczej, póki co, słuchajcie, z jacuzzi jest ten właśnie zwykły basenik, jakiś tam barek i tak dalej, no to są te prowizoryczne rzeczy, które po prostu wiadomo, że to będzie inaczej wszystko wyglądać, ale musimy mieć na to czas, a ja, tak jak mówiłem, chciałbym zrobić teraz tą rurę i pytanie, skąd powinna wychodzić ta rura? Myślę, że najwięcej miejsca jest tutaj, więc walniemy ją sobie w tym miejscu. Potrzebuję tylko czerwonej, słuchajcie, teraz nie terakoty, znowu się chciałem na tym złapać, te nie terakoty, tylko potrzebujemy, słuchajcie, czerwonego betonu. On tutaj, słuchajcie, był i zrobimy właśnie rurę niebiesko, słuchajcie, czerwoną. Wydaje mi się, że to będzie wyglądało naprawdę mega, mega, mega kozacko. Tylko jeszcze, mam elytrę. Dobra, to chciałbym zobaczyć, słuchajcie, jak sobie tutaj właśnie podlecę. O, ciach, dobra, tutaj. Tak, myślę, że na środku mogłaby taka rura faktycznie wychodzić, będzie to całkiem spoko wyglądać i ona sobie zakręci na przykład tutaj. Dobra, w międzyczasie jeszcze zrobiłem sobie, słuchajcie, tutaj
tutaj normalnie dzionek, żeby dało się tutaj żyć. I teraz robimy, słuchajcie, tak. Tutaj podniesiemy kawał... Aha, bo właśnie, może byśmy zrobili rurę tutaj i tu po prostu będzie wyższy poziom. No, ej, możemy w sumie tak zrobić. Moglibyśmy tutaj zrobić, że patrz, tutaj wypełnimy to w ten sposób. I teraz po prostu tu jest troszeczkę głębiej, a stąd będzie wychodzić rura, no nie? Tylko kurczę, te... Ach, tutaj jest poczwórne szkło, ja cię kręcę, ale tu będzie taki problem z symetrią, ale dobra, damy sobie radę, słuchajcie, damy sobie radę, nie ma co płakać, myślę, że ogarniemy, to wyjście do rury wcale nie musi być takie wielkie, prawda, no tak mi się przynajmniej wydaje, tutaj byśmy wywalili tak i teraz chwila, jak ta rura ma wyglądać, ona będzie czerwona. I ona będzie chyba na dwie kratki szerokości. Więc dalibyśmy tutaj, czekajcie, na sam start, żeby ona sobie tak po prostu wychodziła. Z tej wysokości. Myślę, że z tej wysokości. I teraz tak, tutaj damy od razu, słuchajcie, sobie niżej. Dobra, tutaj zrobimy sobie tak. Na razie spróbuję jakby usypać taki, powiedzmy, kształt. Można to chyba tak nazwać. A potem będę próbował robić, słuchajcie, z tego już, wiecie, taki, no nie wiem, kształt rury. Znaczy, najpierw chcę zrobić tylko kształt schodków, tak? Czyli tak, tutaj są schodki w ten sposób. Dobra, możemy sobie wykorzystać w sumie na razie kobla takiego po prostu w zwykłej formie. I teraz tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak. I teraz ciach. Okej, tutaj musi iść w ten sposób. Tutaj rozwalimy sobie to i damy sobie ciach. Tutaj rozwalimy sobie... Okej, dobra, chyba już mniej więcej złapałem, jak to będzie wyglądać. Nie będzie to najdłuższa rura na świecie, ale będzie całkiem spoko. Ja bym chciał, aby ona delikatnie tutaj skręcała w prawo i tu w lewo, czyli będzie taki jakby ślimaczek, no nie? Taki mały ślimaczek, myślę, że to będzie całkiem spoko atrakcja, ciężka do wykonania, co prawda, ale będzie ładnie wyglądać i to najważniejsze, no i być może będzie całkiem funkcjonalna. Kiedyś coś takiego robiliśmy na Bedwarsach, pamiętam równo rok temu, chyba z Czapiem, Elviso i z Agentixem robiliśmy na Bedwarsach właśnie rurę do zjeżdżania, taki aquapark i nam to wyszło, więc da się. Dobra, teraz z każdej ze stron po prostu, słuchajcie, musimy poustawiać tutaj ładnie, pięknie, dobrze robię? Chyba dobrze robię, czekajcie. To jest na tej samej wysokości? Tak, bo zaraz jeszcze zrobimy wsporniki i tak dalej, więc spokojna głowa. Czyli na razie musimy zrobić tutaj z tej strony tak i oczywiście z tej strony także robimy w ten sam sposób. Kurczę, bele. Gościu, no jednak przez to, że my to wszystko robimy na górze, no nie? To wszystko jest w górze. To jest trudne. Gdybyśmy robili to przy pomocy zwykłych rusztowań minecraftowych, to mam wrażenie, że byłoby o wiele łatwiej, ale też i, no kurczę, byłoby na pewno brzydziej, bo taki, słuchajcie, basen na jakiejś górze, no na pewno wygląda lepiej, tak? Robi większe wrażenie, więc całkiem spoko, że w ogóle tutaj mieliśmy takie miejsce. Dobra, rura, można to nazwać, znaczy rura, no zjeżdżalnia bardziej, to nie jest rura, to będzie zjeżdżalnia. Rura taka wąska, jednoosobowa, będzie obok. Na razie robimy zwykłą zjeżdżalnię. Ja cały czas mówię rura, bo jakoś tak mi się wzięło, ale nie, 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 to nie ma być rura, to na razie ma być zjeżdżalnia. Dobra, słuchajcie, jestem kawał czasu później, bo naprawdę ten zakręt to zrobił olbrzymi problem. Olbrzymi, ze względu na to, zaraz wam to wszystko pokażę, że tutaj, słuchajcie, zrobiły się zgrubienia z tej właśnie jakby błękitnej, kurczę, znowu chciałem powiedzieć gliny, wiadomo, że nie gliny, tylko betonu. Zaraz wam to wszystko jeszcze tam przedstawię, ale póki co, słuchajcie, jestem na etapie końcowym, żeby tutaj po prostu, wiecie, zrobić jeszcze takie miejsce, gdzie się spływa, tutaj niżej, no nie, tutaj jeszcze jest, wiecie, bezpiecznie, spowolnienie, no wiecie, jak to zawsze na tych zjeżdżalniach zawsze tak mniej więcej było, tylko czy może by... Nie, no chyba jeszcze kratkę niżej, to damy. No ale dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, cała ta zjeżdżalnia wygląda mniej więcej jak zjeżdżalnia. Trzeba oczywiście tutaj wlać wodę i zobaczyć, jaki będzie tutaj, słuchajcie, efekt końcowy. No a my jeszcze myślę, że zrobilibyśmy tutaj zaraz jakieś wyjście, wejście i tak dalej. Tutaj się właśnie spowalnia, więc moglibyśmy jeszcze, słuchajcie, zrobić co? Zgrubienie na koniec? Nie, myślę, że zgrubienie nie, ale jeśli już, to możemy wykorzystać do tego drzewko. Okej, z tym drzewkiem będzie całkiem spoczko i tutaj po prostu, słuchajcie, już jest jakby stop. Można tak powiedzieć? Ale dobra, chodźmy na górę i zobaczmy, jak to będzie wyglądało z wodą, bo to, że teraz wygląda to wszystko dziwnie i jakoś tak może nieproporcjonalnie, nie znaczy, że z wodą też będzie tak wyglądać. Ja bym chciał właśnie zobaczyć, słuchajcie, jak puścimy tutaj ładnie, pięknie wodę, jak to wszystko będzie się rozlewać. No tutaj widzę tylko jeden mały błąd, więc oczywiście do poprawy. No i tutaj, wiecie co, chyba odtąd już bym dał czerwone. Dobra, myślę, że całkiem spoko odtąd dać czerwone. Dobra, płynie sobie, ładnie płynie. Okej, no dobra, są braki oczywiście, tutaj sobie zakręca woda, więc zaraz weźmiemy sobie kolejną i sobie
sobie też wylejemy, ale faktycznie ten czerwony kolor pod wodą wygląda fajnie, bo on jest taki, widzicie, no wyblakły, naprawdę ładnie wyblakły kolor. Kurczę, znowu nockę, ja nie wierzę, słuchajcie, naprawdę, my to z godzinę już robimy, z godzinę, no nie, mimo że ten odcinek oczywiście jest dużo krótszy, to serio to trwa około godziny, nieźle. Dobra, czekajcie, może byśmy puścili wodę stąd? Nie, bo tutaj właśnie będzie wystawać to czerwone i to mi się, słuchajcie, średnio podoba, ale... Jak tak musi być, to tak najwyraźniej musi być. Dobra, teraz byśmy sobie stąd też puścili. I teraz tak, jak z tymi zakrętami? Tutaj widzę, że jest jeszcze jeden zakręt do wywalenia. Akurat tutaj to mamy, patrzcie, blisko wody, więc sobie dziabniemy akurat. Dobra, czyli stąd byśmy puścili, tak? Ona... No i ta woda jeszcze źle troszeczkę tutaj zakręca. Tutaj na pewno trzeba poprawić, żeby ludzie nie spływali w tę stronę. To patrzcie, byśmy dali wiaderko z wodą tutaj i one właśnie sobie ładnie tutaj odkręcają w boczek. Tutaj myślę, że moglibyśmy też, ale czy to nie przewa... No właśnie. Ale z drugiej strony patrzcie, nie, to dobrze robi, bo wypchniecie tutaj i wracasz. Chociaż chyba już za dużo, chyba już, słuchajcie, za dużo. Jedyne co, kurczę, boli mnie tutaj ta kratka pusta. Dobra, ale za którymś wiaderkiem z wodą, słuchajcie, udało się już temu zaradzić, więc teraz trzeba by było jeszcze... Oj, ładnie to wygląda. Ładnie, zaraz jeszcze podejdziemy, zobaczymy bardziej. Trzeba by było nadać tutaj nurtu. Czekajcie, czy stąd jak sobie tutaj płyniesz, to cię zrzuca? Tak, zrzuca cię. Całkiem spoko, myślę, to jest. Akurat tylko pytanie, czy jednak może bez tego. Ja myślę, że słuchajcie, a dajmy sobie już bez tego. Tutaj oczywiście wszędzie są, słuchajcie, jakieś koble do rozwalenia, postawienia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na przykład, słuchajcie, o, brakuje nam ładnie, pięknie. Tutaj chyba musi tak być. Dobra, teraz chyba jest symetrycznie, tam jeszcze brakuje. Natomiast po drugiej stronie chyba jest okej. No można by ewentualnie jeszcze właśnie tutaj dać tak, żeby tutaj jakąś symetrię bardziej zachować. Okej, z tej strony wystaje, z tej strony wystaje. Dobra, czyli wszystko nam się zgadza. No to jedyne co, brakuje nam ewentualnie, słuchajcie, jakiegoś wspornika. Mógłby być on, słuchajcie, albo z krat, albo właśnie pomyślałem sobie o tym, że mógłby być także z drewna. Więc ja bym, słuchajcie, zaryzykował i spróbował zrobić tutaj właśnie, słuchajcie, taki jeden drewniany wspornik. Zobaczyć, fajnie by było, jak to wygląda, słuchajcie. No, średnio to pasuje, średnio, ale też z drugiej strony nie jest wcale tak źle, więc spróbujmy sobie jeszcze drugi dać. Dobra, dałem nawet dwa dodatkowe i teraz wygląda to bardziej realistycznie, przynajmniej tak mi się wydaje. Ej, szczerze, nieźle to się ze sobą komponuje. Fajne są te wsporniki, fajnie, słuchajcie, tutaj wszystko to wygląda. Problem jest taki, że tutaj nie mamy półpłytek zastosowanych. Gdybyśmy mieli półpłytki, wszystko to by wyglądało bardziej, tak wiecie, klarownie i tak dalej, no nie, że nie ma takich krawędzi, ale tak czy inaczej, słuchajcie, musimy się na pewno tym przepłynąć, musimy zobaczyć, jak to wygląda. Też z daleka, musimy zobaczyć, jak to wygląda, słuchajcie, z bliska. No z tej perspektywy wygląda to super, oczywiście. Ja nie mówię, że mamy to skończone, bo tutaj powinien być basen, tu powinny być schodki na górę, jakaś strefa chillu, basen dla dzieci na zewnątrz, baseny zewnętrzne, tutaj jeszcze basen sportowy, no jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, tak, słuchajcie, no, ale mówię, fajnie by było, aby to potraktować jako trochę większy projekt, aniżeli po prostu zwykły jeden basen i tyle, no nie? I tak dużo zrobiliśmy, więc, słuchajcie, przepłyńmy się, ej, jest mega spoko, patrz to! Normalnie z tego gościu płyniesz z jeżdżalnią w Minecrafcie. Dobra, zobaczmy jeszcze, słuchajcie, jakby to wyglądało na F5, no nie? Bo wiadomo, że gdybym nic nie naciskał, żadnych przycisków, no to będę bardzo wolno leciał, no nie? Chociaż sprawdźmy, no nie, no jest wolno, jest naprawdę, słuchajcie, wolno. Ale dobra, sprawdźmy na F5, słuchajcie, jakbym sobie jednak mimo wszystko szedł. Ty, no kurde, ej, jest mega spoko. To jest mniej więcej klimat, kurczę, aquaparków w Minecrafcie, no. Naprawdę fajnie to wygląda. Moim zdaniem jest mega, mega kozacko. Zwłaszcza, że właśnie do pomocy wezmę chłopaków i wtedy to wszystko dokończymy. Dajcie znać, co myślicie, słuchajcie. Subskrybujcie kanał, najlepiej dzwoneczkiem i pamiętajcie o tym, że słuchajcie, teraz do zamówień dokładamy naklejeczkę Abra i Juli Team gratis, więc warto sobie wpaść, warto się pospieszyć, jeżeli chcecie się jeszcze na to załapać, bo do każdej koszulki, do każdego kubka, do wszystkiego po prostu te naklejki dodajemy. www.abra.it, a ja wam życzę dobrego dzieneczka, eleczko i pu!